Witam serdecznie w naszej kuchni. Kuchni, w której podstawą jest zdrowe gotowanie. Dzisiaj dla Was przygotowuję barszcz ukraiński. Rodzaj barszczu ukraińskiego jest wiele, natomiast moja wersja będzie się składać z białej kapusty, suszonych, moczonych grzybów, ziemniaków, marchewki, buraków, ugotowanej białej fasoli, czosnku, czerwonej cebuli, przypraw, ziela angielskiego, liścia laurowego, jednej dużej łyżki koncentratu pomidorowego, oliwy z oliwek i bulionu warzywnego. Zupę zaczynam od moczenia grzybów, żeby nam napęczniały, i od krojenia warzyw, a dokładnie czerwonej cebuli i marchewki. Czerwoną cebulę kroję w piórka. Myślę, że spokojnie jedna sztuka wystarczy. I jedna duża marchewka pokrojona w paski. Do większego garnka nalewam łyżkę oliwy. I wrzucam warzywa, czerwoną cebulę i marchewkę. Całość szklę na średniej mocy palnika około 3-4, maksymalnie 6 minut. W tym czasie kroję dwa ząbki czosnku w płatki i dorzucam do garnka. Kolejno kroję warzywa, czyli białą kapustę, ziemniaki i buraki. Będę je później dodawał do już gotującej się zupy, ale zanim to nastąpi, marchewkę i cebulę zalewam 2 litrami bulionu warzywnego. Dodaję do niej również przyprawy, ziele angielskie, liść laurowy i moczone grzyby. Moczone grzyby kroimy według uznania. Do zupy dolewam wodę z moczenia grzybów, do smaku doprawiam solą i pieprzem, przykrywam, doprowadzam do wrzenia, zmniejszam palnik o połowę i gotuję jeszcze około 15 minut. Jak całość nam się zagotuje, kolejno dodaję pokrojone ziemniaki, białą kapustę i buraki. Białą kapustę szatkuję.
Myślę, że tyle spokojnie nam wystarczy. I także buraki kroję w cienkie paski. Warzywa wrzucamy do gotującego się wywaru. Całość gotujemy 15 minut. Zupę mamy prawie gotową. Do skończenia jej potrzebujemy koncentrat pomidorowy, białą gotowaną fasolę i sok z cytryny, który świeżo wycisnę. Sok z cytryny dodaję na samym końcu, żeby mieć pewność, że warzywa są miękkie, ponieważ w środowisku kwaśnym warzywa dłużej nam się gotują. Zupę gotujemy 10 minut. Pamiętajmy, żeby zupa nie gotowała się zbyt bardzo, ponieważ straci kolor i nie będzie wyglądała atrakcyjnie. Barszcz ukraiński mamy gotowy. Możemy nakładać solidną porcję zupy na talerz. Ja do dekoracji jeszcze użyję grubo posiekanej pietruszki. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza zupa. Jeśli interesujecie się kuchnią śródziemnomorską i zdrowym gotowaniem, zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie, do zapisania się do naszej grupy na Facebooku. Tam wspólnie z panem doktorem odpowiadamy na państwa pytania. Do grupy dyskusyjnej można zapisać się, klikając w link w opisie filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.